pełnym lewym rogu gumiką, cały na niebiesko i w czerwonym narożniku Maru. Maru aktualnie ma 0-2 w tej grupie, zawodnikiem Onside Gaming się musi trochę pozbierać, najlepszy teran w historii, dobrze by pokazał, do czego jest najlepszym teranem w historii. Aktualnie Gumicho wygrał jeden mecz, Maru przegrał 2. No dobra, ale to by była niespodzianka, jakby Gumicho teraz trzasnął Maru i Maru wtedy by już, nie wiem, czy miał szansę na awans z tej grupy. Chyba nie do końca. No dosłownie musi wygrać. Ciekawie będzie to obserwować. Gumicho, jak wiemy, pół człowiek, pół mechowiec. Maru też potrafi czasami mecha zagrać. Ej, nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem taki scenariusz TVT, gdzie obaj gracze grali mecha. Czy w ogóle to się kiedyś wydarzyło? W ostatnich, nie wiem, paru latach. Raczej zazwyczaj jeden gra mecha, drugi gra piechotę. Mało jest takich trendów mechowych. A jeżeli zmiany wejdą w życie, te, które tam zostały rozpisane, może więcej mecha zobaczymy. No co? Aha. No widział potencjał i nie skorzystał zupełnie. Gumicho jaki wystraszony. Może wystarczyło zaatakować tę STV-kę, no ale wtedy Maru pewnie by obronił, może by nawet złapał tego Reapera. Chociaż nie, no nie powinien go złapać. No dobra, boi się to się boi. Nie ma co drążyć, Helion zagrany. O, a na przykład Gumicho zawsze pamiętam, że był wielkim fanem szybkiego dodawania cyklonów do swojej kompozycji i ta gra nie będzie wyjątkiem. Czy good is back? Nie? No goodie is not back. Chociaż miewał taki epic. Co się stało? Dlaczego Gumicho przez chwilę nie atakował, tylko biegł w kierunku bazy Maru? On zapomniał wydać komendy do ataku? Tylko się tak przebieszcza na hura. Ależ kaskader z tego zawodnika. Aż zabawne to nawet leciutko jest, że... Dobra, to ja może pójdę w kierunku jego bazy, może nie wychodzi. Ale faktycznie, no mało kto tak może atakuje, wychodzi na mapę dwoma Reaperami i jednym Helionem. O, witamy Piórpad. Buongiorno. Dobra, starport się kończy i jak widzimy tutaj już Medivac zakolejkowany, natomiast Gumicho postawi na Techlaba. Ej, tak się zastanawiam, czy w TVT często też atakują tak, no po prostu od dołu budynki w tym miejscu, bo dałoby się to zrobić. Może właśnie dlatego Maru robi tego Medivaca i cyklony. Chociaż no, on w sumie nie wie, gdzie są te budynki, więc raczej na ślepo tego nie robi. Dobrze. Nice, Raven zniszczony. No i widać, że jednak chyba Maru w miarę dobrej dyspozycji. Może się potknął dwukrotnie w tym turnieju, ale teraz już dużo silniejszy z niego kawaler. Doskonale cyklona wyklikał, teraz ranny cyklon do tyłu. No bo Sitchen go namierzał, no i klasa. Oj, a jednak. Ja też brawo Gumicho, że kliknął w tego bardziej obitego cyklona tak szybko, jak można było to zrobić. Co tu się dzieje? Naprawiamy. Bo inaczej... Cyklon jest trochę zbyt niebezpieczny. Co? Gumicho to co? Co on zrobił teraz? Co tutaj poklikał? Jaka fatalna batalia, panie Gumiś. No nic. GG, 1-0. No dobra. Mamy Gumicho, mamy Maru. I mamy drugą mapę. Na razie na pierwszej się Gumiś nie wykazał, nie popisał, grając te
Antymikros i czytankiem, bo na początku to tak w sumie było dobrze. Pochwaliłem i jakieś 50 sekund później od razu się potknął. Aha, no i widzę, że się nagrał już Gumichą, po prostu robi proxy ripery. No zobaczymy, czy to dobry pomysł, czy to jednak niedobry pomysł będzie. Jak drugie koszary jeszcze bliżej zbudował przeciwnika. Ciekawe, czy jakby tutaj ustawił, wydaje mi się, że stąd, jakby tutaj ustawił jednostkę Maru, to mógłby zobaczyć te koszary, albo byłoby idealnie... Nie, chyba byłoby... O nie, 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 przepraszam bardzo, nie, jednak nie byłoby widać tych koszarów idealnie na krawędzi, ale nie byłoby widać z tego, co widzę. Ale Maru zrobił bezpieczne otwarcie. Więc jak na nieszczęście Gumisia są szanse dość małe na przebicie się, ale jakieś nadal są. Może będzie mieć lepsze mikro. Serwer koreański, no bo gra dwóch Koreańczyków. Nie będzie problemu właśnie z mikro, z klikaniem. A i tak Maru nie zobaczy, co tutaj wchodzi, bo ustawił taki dalszy trochę supply depot. Gumicho taktycznie poczekał, żeby nie wjechać z CV-ką od razu, bo tutaj każda sekunda w przód czy w tył, jeżeli chodzi o moment wjazdu SCV, budzi pewne podejrzenia. Jakby ta SCV się zjawiła 5 sekund właśnie za wcześnie albo za późno, to Maru już by był taki pewnie trochę wyczulony, więc Gumicho stara się to tak zgrać, jakby to był standard totalny. Jedna, dwie sekundy po ślizgu już takich podejrzeń zazwyczaj nie budzą. Ach, te cyborgi koreańskie. Dobra, dwoma riperami czy trzema? Wskakujemy, panie Gumicho. Jednak dwoma. No i teraz Maru już wie, że jest atakowany. No, zaczął robić sobie tam ekspansję, ale jak widać, ona się nie ukończy. Trzeba za to dokończyć fabrykę czym prędzej. Pierwszy Reaper już na miejscu. Mikruje Maru trochę ryzykownie. Oj, jeszcze granacikiem oberwał. Teraz wyskoczy jego Reaper z Raxów. Już ma wydaną komendę, żeby biec na wrogiego Reapera. Czy się uda, czy się nie uda? No, no, no. Ujujujujujujuj. No, te mikro Maru było takie oszczędne. Teraz to Maru troszeczkę skasztanił, ale w sumie no jeszcze żyje. Zaraz się Reaper zacznie regenerować. Tak samo Reaper przeciwnika. Helion się pojawia. No i chyba przeżył ten ciężki moment Maru. Co ciekawe, cały czas buduje swoją ekspansję. Myśli, że tutaj teraz będzie kolejny atak przeciwnika. Okej, okay, czekamy. Cztery Reapery, Helion, tutaj jak widać Reaper na lewą stronę też się udaje. To jest zwiat Maru bardziej, chociaż też można SCV niszczyć. No i to jest taka cenna zdobycz. Przy okazji supply block potencjalny. Aha. Właśnie sobie zdałem sprawę, że Gumicho przecież ekspansji nie zrobił, tylko Starporta. Więc tak jakby grał trochę jedną bazówkę w TBT. Znaczy ekspansja będzie, ale bardzo, bardzo późno. On w zasadzie musi zrobić obrażenia tym, co tutaj nabudował. No i teraz Maru to wszystko widzi. Pewnie przeszło przez myśl czerwonemu zawodnikowi, żeby w to uderzyć. No, okej. Okay. Ładna odpowiedź Gumicho. I w sumie to proporcje jednostek są takie niebezpieczne. Maru na pewno musi wyciągnąć się z CV do obrony i właśnie to robi, ale mądrze, bo mu dalej pozostał przy pracy. Mało teraz, no to dba. No Maru też się czasami w tym aspekcie na pewno myli. Ustał to, ale pamiętajmy, że Medivac leczy, a w zasadzie oba Medivaki leczą. Reapery też już niektóre się nawet regenerują i Maru ma mniej jednostek. Czyżby Gumicho go oszukał i pokonał tym prostym zagraniem. No jest też cyklon, jak widzimy, ale łatwo go ograć, podnosząc atakowaną jednostkę. To Medivaca. No sporo jeszcze jest Marinów, chyba się nie przebije Gumiś. Nie teraz, nie w tym momencie, ale 10 jest sobie zniszczony, chociaż co ja gadam, może jednak... Oła. Banshee jako wybawienie. Nice. Ciekawe, czy Gumicho jeszcze wróci i będzie chciał tego cyklona rozwalić, bo można było chyba to zrobić. No dobra, ustał. Ej, to chyba dochodzimy do w miarę wyrównanego scenariusza, chociaż jak ma rozrzucić muły, to będzie pewnie minimalnie do przodu ekonomicznie. No ciekawie, ciekawie.
Tomicho też swoją Banshee buduje. No rozgrywka, jak widzimy, trochę nietypowa. Zobaczmy, czy ten drop zrobi jakieś wrażenie. O, piękna miejscowa dla Gumiho, żeby tutaj się zdesantować. Właśnie w tym miejscu Maru akurat nie miał żadnych jednostek czy budynków, żeby patrzeć. I 3 CV w zasadzie za darmo. Imek po Banshee. No dobra, akcje Gumiho nie były złe, bo ma faktycznie dobre wydobycie. 45 CV do 34, no ale to Maru ma teraz dużo większą siłę, dużo większe oddziały i tak się zastanawiam, czy on teraz z kontry po prostu tego nie wygra. Robi podwójne wikingi, tanki, o nie, Gumiho tutaj chyba nie może. Chociaż dobra, może, jeżeli cyklonami zaczepi, to faktycznie może tak zaatakować. Jest potencjał. Mądra ucieczka Maru na lewą stronę, uratował Banshee dzięki temu. No i teraz trzeba skanować, żeby rozwalić wrogą Banshee. A, nie przycelował Gumiho najlepiej. Myślałem, że dokończy statek czerwonego gracza. Raven. Ten jeszcze skan. O, żeż ty. No tak, Maru musiał dezaktywować wrogiego cyklona, bo inaczej by stracił Ravena. Tak to jeszcze ma autotureta chociażby. Ale właśnie pytanie, czy tutaj już atakujemy, czy nie atakujemy. Na razie Maru podjeżdża tak, aby atakować turety. Coś tutaj musi podsunąć. Najlepiej wikingi. Banshee z tyłu, Raven z tyłu, dokładnie tak jak trzeba. Podoba mi się, że Gumiho jeszcze ma tego Ravena z tyłu, no i teraz spróbuje. Oj, jak ten Siege Tank, on obrócił lufę, ale... A, inny Siege Tank miał zasięg, okej. Okay. No właśnie, nie chciał do tego dopuścić Gumiho. Chciał rozwalić Ravena bądź Banshee. No i teraz można to bardzo ładnie technicznie rozpracować. Jest to w ogóle jakieś wikingi, panie Gumiho. Dobra, tu jest jeden z tyłu. O, Liberator jeszcze. Nie, no ładnie. Niby wyklikał Banshee, pewnie cały zadowolony. A tu Liberator. No i Maru tym prostym sposobem. Jak tylko rywal zaczął składać tanki, on też swoje złożył i od razu podsunął się. To jest świetna, bardzo szybka taka techniczna zagrywka, ale no wykonanie jest świetne właśnie. O to chodzi. Szybko, żwawo i po zwycięstwo idzie Maru. To już powinno być w zasadzie 2 do 0. GG! No i well played Maru. O to właśnie chodziło. Dobra, Maru już nie ma 0-2 w grupie, ma 1-2. Musi się troszeczkę zaangażować. Maru na dole grupy, jak to wygląda śmiesznie. Screena mu powinni zrobić i wysyłać przez najbliższy miesiąc z rana takiego. Patrz, patrz, co zrobiłeś. No ale w sumie był Star albo Max Pax, no to nie są słabi gracze. Można na nich przegrać. Ta, wszystko ma bardzo ładnie pozgrywane Maru, nie? To jest tak... Mega, ja to już wielokrotnie u niego właśnie widziałem, jak on tak bardzo dobrze i bardzo szybko przede wszystkim wie, że ma to przestawić tu, tu to złożyć, to rozłożyć, tu przestawić się o kawałeczek, tutaj celować w to. No mega dobrze szybko to wszystko analizuje. No, push był świetny. Dobra, GG. I to już był przedostatni mecz, jaki dzisiaj zobaczymy. Zaraz Max Pax na Triggera. Max Pax Trigger to będzie albo Europa, albo Ameryka.